Czy na obszarze zabudowanym masz obowiązek włączyć światła awaryjne, aby sygnalizować postój uszkodzonego pojazdu, który znajduje się poza jezdnią? Jeżeli ten pojazd, który uległ awarii, jest już poza jezdnią, to my takiego obowiązku nie będziemy mieli. No bo on znajdując się poza jezdnią nie przeszkadza. Nie przeszkadza w prowadzeniu ruchu. Tak jak tu pokazane. No, praktycznie, gdybyśmy włączyli te światła awaryjne, a musieli na chwileczkę oddalić się od pojazdu, to być może byłaby to tym bardziej sytuacja czytelna dla innych, ale szczególnie ze względu na ten zakaz. Ale okej, okay. Ogólnie, skoro auto jest poza jezdnią, nie utrudnia w ruchu, to nie musimy korzystać ze świateł awaryjnych.